pokażę wam rakietę. Razem z jajami. Ten? Nie wiem. Ciężko poznać. Po co mu tego fiuta rysowałeś? Ale ty jesteś głupi, to są okulary, debilu. Czekaj, mam pomysł. Ten! Doskonale. Co ty robisz? Podmieniam masło na smalec i będę to robił regularnie. Widziałeś, jaki gościu ma bebech? Kilka miesięcy takiej kuracji i zawał murowany. Cholesterol zrobi całą robotę za nas. Kurde, Maciek, a nie prościej go po prostu zadźgać we śnie? Kurde, Krzysiek, ty to masz łeb. Tylko, że ja smalcu już nakupiłem 26 kostek, 127. A dobra, będzie do pizzy. Otnijmy łeb okularnikowi. O kurde, gdzie on jest? Kibelek. 3, 4. No Greta się w grobie przewraca. Nie dość, że światło zapalone, to jeszcze woda odkręcona. Maciek, daj spokój, po co zakręcasz? Bo to zimna, ciepło odkręcę, niech się leje, to więcej wieśniak zapłaci. Ale jaja. Rączki do góry, kutafony. Skąd wiesz, kim jesteśmy? To bardzo rzadka i tajna rasa diabła. Zgadłem. A miało być w łeb. No i zepsuł. Wiesz, ile taki nożyk asasyna kosztuje u pana Raresa Bydlaku jeden? Tyle co rower. Na twoim miejscu bardziej bym się zainteresował ceną trumny. No tak, koniec amunicji. Teraz! Maciek, zostaw ten nożyk do masła, bij go pięściami! To bardziej boli! No nie wiem, w napiąchy jestem raczej średni, no ale dobra, spróbuję! Kurczę, po co stary każe nam na 6 rano do roboty przychodzić, jak sam później kima co najmniej do 10? A mi to wszystko jedno, od które się opierdalam. Nawet lepiej od samego rana, bo później jak mi szef coś każe, to chętniej to robię. Z nudów! Dobra, Macias, w drodze wyjątków wskakuj na bagażnik! A co tu kutafony robią?